Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Dam ci sera na pierogi. Jak nie sera, to kapusty. Od kapusty będziesz tłusty. 24 dzień maja to dzień ślimaka. Zapraszam na nietypowe święta. Ślimak jest bohaterem wielu bajek dla dzieci z morałem. Ale język polski pełen jest dowodów na to, jak niepochlebną opinią cieszy się ślimak. Osoba nieśmiała zasklepia się w swojej skorupie niczym ślimak. W ślimaczym tempie można się poruszać. Ślimaczą się paskudne rany, kogoś powolnego nazywamy ślamazarnym, wszystko co wolno posuwa się do przodu określane jest mianem ślimaczego tempa. Cóż, ślimak porusza się powoli, bo jest energooszczędny. Potrafi pędzić z prędkością 7 metrów na godzinę, a zważywszy na jego rozmiary, to chyba nie jest tak mało. Ślimaczki prowadzą nocny tryb życia, uaktywniają się, kiedy ludzie śpią. Ślimak uwielbia wilgoć, a po deszczu można te skorupiaki spotkać dosłownie wszędzie. Spośród około 250 rodzimych gatunków tylko nieliczne ślimaki są szkodnikami roślin. Między innymi luzytański, wielki i rdzawy. I to z ich powodu niechęć ogrodników spada na całą rodzinę ślimaczą. Mówiąc o ślimakach, nie da się ominąć ich seksualności. Ślimaki żyją na ziemi od wieków, ale zaprogramowane są bardzo współcześnie. Do tej pory dziwię się, że środowiska LGBT postawiły na tęczę, a nie na ślimaka. A to za sprawą faktu, że ślimaki współkują płciowo z takimi samymi jak one osobnikami. Płucodyszne ślimaki lądowe należące do trzonkoocznych są bowiem obojniakami. Posiadają jeden układ rozrodczy, który wyposażony jest w męskie i żeńskie przydatki płciowe oraz jedną gonadę, będącą jednocześnie jądrem i jajnikiem. Zbliżenie ślimaków rozpoczyna się tańcem godowym, podczas którego partnerzy ustalają tożsamość gatunkową oraz wzajemną zdolność i gotowość do rozrodu. Ponieważ ślimaki są głuche i słabo widzą, podczas zalotów przekazują sobie informacje za pomocą bodźców chemicznych, obecnych w śluzie wydzielanym przez jednego z partnerów. Drugi partner przemieszcza się po śladzie pozostawionym przez pierwszego i z ogromną dokładnością analizuje wszelkie informacje chemiczne pozostawione w cieniutkiej warstwie śluzu. Gdy partnerzy są już gotowi, dochodzi do zbliżenia, które określane jest mianem strzałki miłosnej, polegającym na tym, że osobniki wzajemnie wbijają sobie w otwory płciowe ostre sztyleciki z węglanu wapnia, które wytwarzane są w żeńskiej części układu rozrodczego. Podczas kopulacji dochodzi do wymiany plemników. Proceder ten może trwać od 10 do 24 godzin. Po upływie 10-14 dni ślimaki składają w ziemi jaja, z których po upływie kolejnych 12-25 dni wylęgają się owoce miłości, którymi rodzice już się nie interesują. Maleństwa muszą radzić sobie same. Cóż, przyroda potrafi zaskoczyć. Ale skoro mowa o owocach, to ciekawostką jest fakt, że ślimaczki na polskich stołach pojawiły się już w XVII wieku. Najstarsza wzmianka o ślimaczych przysmakach zachowała się w książce kucharskiej z 1682 roku. W średniowieczu bardzo ceniono ślimaki za chude mięsko, które można było spożywać podczas postów. W tym celu francuscy mnisi w XVII wieku sprowadzili do Polski winniczka. Dzisiaj Polska jest potęgą hodowlaną tych obślizgłych skorupiaków. Większość jest eksportowana do Francji czy Włoch. W Polsce ślimaki nie cieszą się zbyt wielkim kulinarnym uznaniem. Trzeba przyznać, że ślimaki są bardzo wartościowe, bowiem 100 g ślimaczego mięsa zawiera aż 25 g białka, tylko 2 g tłuszczu, 5 g węglowodanów i całą gamę mikroelementów z fosforem, magnezem, żelazem i cynkiem na czele. Śluz ślimaka ma wiele właściwości. Stymuluje tworzenie się kolagenu, co przyspiesza odnowę uszkodzonych tkanek. Ekstrakt ze śluzu ślimaka skutecznie zwalcza zapalne procesy skórne. Pomocny jest w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy. Wzmacnia skórę. Pomocny jest w leczeniu blizn, łagodzi skutki oparzeń, nawilża i odżywia skórę. Śluz ślimaka wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Ślimak ma bardzo wiele zastosowań. Uważany jest też za afrodyzjak. Kto lubi,
niech świętuje. Ja w ramach obchodów dzisiejszego święta nałożę na twarz krem z ekstraktem ze śluzu ślimaka. Do zobaczenia przy okazji kolejnego nietypowego święta.